Nastąpiła zmiana nie tylko, jeżeli chodzi o stanowisko przewodniczącego rodziny katyńskiej. Również były zmiany, jeżeli chodzi o komisję rewizyjną. Przepraszam, ale mam ogromną tremę. Proszę mi wybaczyć. Także w zarządzie, może podam skład, żebyście Państwo wiedzieli. Już wiecie Państwo, że przewodniczącą jest Barbara Gawlicka. Dalej na stanowisku wiceprzewodniczącej jest pani Teresa Marchel. Sekretarzem jest Grażyna Wróblewska. Zmienił się skarbnik. Skarbnikiem jest pani Jola Małęcz. I teraz proszę składki płacić koleżance. Natomiast również członek zarządu, też jest zmiana, jest pan Leszek Albert. Komisja rewizyjna jest w takim składzie: przewodnicząca Danusia Bogdanowicz i dwóch członków, pani Jadwiga Puciło i pani Maria Nawrocka. Proszę Państwa, również odbywały się wybory na nowego prezesa Federacji Rodzin Katyńskich w Warszawie 23-24 listopada i dalej prezesem pozostaje pani Izabela Sariusz-Skąpska. Z takich wydarzeń, otóż 31 października został, może nie odsłonięty jeszcze, ale złożyliśmy kwiaty pod obeliskiem ofiar katastrofy smoleńskiej. Ten obelisk jest na cmentarzu i jest tam dzięki pani Aleksandrowicz. Dzięki jej zabiegom, wytrwałości. Chciałabym pokazać zdjęcia tego obelisku, bo być może nie wszyscy Państwo jeszcze w tym czasie byliście na cmentarzu i niektóre są osoby spoza Olsztyna. Momencik. Uroczyste odsłonięcie, poświęcenie odbędzie się w kwietniu tego roku, kiedy będą uroczystości w Dniu Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Napis jest, może ja przeczytam, bo nie będzie, może nie wszyscy widzą. W pamięci 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczpospolitej na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, przedstawicieli środowisk patriotycznych oraz klubów parlamentarnych udających się na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Zginęli w służbie Rzeczpospolitej. Tak jak wspomniałam, 13 kwietnia prawdopodobnie będziemy się starali, żeby nastąpiło takie uroczyste i poświęcenie i odsłonięcie tego obelisku. Może teraz pan Jerzy Kwiatkowski, pan Antoni Derwiński, Janusz Derwiński, następnie pani Helena Patalas, ksiądz Żołnierkiewicz, no i teraz Sławek Ruszkiewicz. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Chciałbym wykorzystać dzisiejsze spotkanie po to, ażeby wspomnieć o osobie, która zapisała się nie tylko w rodzinie katyńskiej, ale także Towarzystwo Miłośników Wojny Polesia, ponieważ dzięki tej osobie mieliśmy wspaniałe możliwości rozwoju i działania, a to łączy się z czym? Z lokalem. Jak łatwo uzmysłowić sobie, jak byłoby trudno, gdyby, prawda,
nie ten lokal, który się mieścił w parafii Serca Jezusowego. Proszę Państwa, księdzu Infuatowi wiele zawdzięczamy, ponieważ cały czas się nami interesował, pomagał, brał udział w spotkaniach. I kiedyś, pamiętam, to było równo 10 lat temu, na Wielkanoc, postanowiliśmy urządzić spotkanie wielkanocne z jajeczkiem i zaprosiliśmy w ten czas księdza Infuata do siebie, a ja uważałem, że trzeba będzie go jakoś uczcić. I postanowiłem napisać wiersz. I wygłosiłem. Pewnie jest to wiersz, który w jakimś stopniu oddaje osobę księdza Infuata. Jest to wiersz optymistyczny, z lekkim humorem. Ksiądz Julian w pobliżu świątyni, która gotycką smukłością w całej Warmii słynie, rozsiadła się plebania i dom parafialny, stanowiący w pewnym stopniu budynek sakralny, w którym dobre siostry w zwykłej codzienności, chwaląc Boga, spełniają swoje powinności. Gdy spojrzeć dookoła, widać gospodarza. Nieczęsto taki gospodarz, nieczęsto się zdarza. Kościół odnowiony, pol bruki dookoła, dziatwą się opiekuje, któż inny to zdoła? Tak łączyć ziemskie sprawy z Bożymi posługi. Przykład brać jeno z takiego kościelnego sługi. Z komórką w sutannie wiecznie zabiegany, aż dziw, że wytrzymują wciąż jego organy. A wszystko, co robi, w sens właściwy splata, widać na każdym kroku rękę Infuata. Nas, ludzi kresowych, specjalnie rozczulił tym, że towarzystwo nasze do siebie przytuli. Towarzystwo, które zawdzięcza mu wiele, mogąc realizować swe kresowe cele. Jesteśmy ci wdzięczni, my, kresowi goście, dla których otworzyłeś serce swe na oścież. Działania twoje nad twe siły prawie i na polu społecznym i w kościelnej nawie, jako kapłan swych wiernych kazaniami wzruszasz, jesteśmy pewni, żeś kardynalskiego godzin kapelusza. A na koniec myśl pewna, chociaż niezbyt święta, ale niechaj to będzie godna cię puenta. Dla takiego człowieka, takiego oblicza, zmienimy ulicę Żołnierską na Żołnierkiewicza. Zapraszam na opłatę. Złożymy życzenia. Bardzo ciekawa książka.
Dziękuję bardzo.